Łukasz Szczena, vlog Czono po oczach. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten początek majówki, ale my pracujemy dla Was dalej, bo obiecaliśmy, że będziemy robić live'y od poniedziałku do piątku. W związku z tym jesteśmy, a dzisiaj kolejny znakomity gość, trzykrotna mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów, Joanna Łochowska. Witam serdecznie. Witam również. Cześć Asiu, myślę, że mieliśmy gorącą rozmowę na vlogu z prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Mariuszem Jędrą, który zresztą na YouTubie, na jednym z filmików, który znalazłem, bardzo mocno oklaskuje właśnie Twoje występy podczas Mistrzostw Europy. No to czas dzisiaj na żeńską, ładniejszą odmianę ciężarów. Asiu, powiedz mi, rozmawialiśmy sporo o promocji dyscypliny tak naprawdę i wiadomo, że te igrzyska mogłyby być też szansą kolejną na przede wszystkim dobre rezultaty naszych sztangistek przede wszystkim, no i na promocję dyscypliny. Jak bardzo przeżyłaś to, że igrzyska w Tokio zostały przesunięte o rok? No cóż, w dobie tej całej pandemii tak naprawdę no była to przykra decyzja mimo wszystko. No ale jedyna słuszna, żeby przede wszystkim móc do niej w 100% należycie się przygotować. No i mieć też poczucie psychiczne bezpieczeństwa i spokoju o własne zdrowie i komfort jakby samego już jakby przelotu, udziału i tak dalej. No więc na pewno szkoda, bo ten cały rok już można powiedzieć, no już cała jakby myśl szkoleniowa była przygotowana i budowana pod te igrzyska. Więc z tego względu szkoda, bo to też jakby od nowa to powietrze musi zejść i znowu trzeba gdzieś tam stanąć na wysokości zadania i przebudować całe przygotowania, sprostać kolejnym wyzwaniom, jeżeli chodzi o przygotowanie do przyszłego sezonu. No mam nadzieję, że to już będzie gdzieś tam się normować i te przygotowania będą mogły przebiegać w sposób naturalny. Jakie ty cele sobie stawiałaś przed igrzyskami w Tokio? No, trzykrotne Mistrzostwo Europy, wiadomo, zobowiązuje. Natomiast wiemy też, że świat jest bardzo mocny w poszczególnych elementach podnoszenia ciężarów, w poszczególnych kategoriach. Niemniej zapytam właśnie o twoje takie prywatne cele. Wiemy, że byłaś na poprzednich igrzyskach, chociażby w Londynie, tam, o ile dobrze pamiętam, 13. lokata. Co sobie stawiałaś za cel właśnie w Tokio? Jeżeli chodzi o mój cel, no to bardzo chciałam wrócić do swoich życiówek z kategorii wyższej, z 58 kg. Ten wynik pozwoliłby mi uplasować się, myślę, że na wysokiej lokacie, bo już przez ostatni rok, jak obserwowałam swoje koleżanki z kategorii, no to ten poziom mocno zaczął spadać. Można powiedzieć, że te gdzieś kandydatki, które były poza zasięgiem, nagle okazało się, że dźwigają podobne ciężary. No ja trochę borykałam się z kontuzją i to mi ciągle blokowało drogę i poczucie swobody w dźwiganiu i też takie odpalenie ostatniego biegu, ale no ale gdzieś w przygotowaniach to miałam, że jestem w stanie i że kwestia, żeby to zdrówko wyrównało się do końca. I no i myślę, że ciężko tak teraz naprawdę to przewidzieć i gdzieś tam prognozować. Ja też nie jestem zwolennikiem jakichś obietnic i górnolotnych, można powiedzieć, założeń. Ale, właśnie, ale no, wolę jakby pozytywnie się zaskoczyć niż gdzieś tam rozczarować, więc zawsze wolę gdzieś to na spokojnie do tego podejść, ale myślę, że ten wynik, jeżeli udałoby mi się zbudować formę, a takie były założenia, no to myślę, że pierwsza szóstka, na pewno ósemka. O właśnie, to bardzo dobre cele, chociaż można powiedzieć sobie jak Amerykanie albo Amerykanki, że jedziemy po złoto i nic innego nas nie interesuje, albo przynajmniej idziemy po medal. Ja zawsze namawiam, bo nawet jeżeli się nie uda, to przynajmniej ma się już takie 10% pewności siebie więcej. Ale tak mówiąc poważnie, to mówisz tak, poziom się obniżył, a może po prostu ciężary są czystsze, bo jednak nie ma co ukrywać, że w którymś z wywiadów powiedziałaś tak, my przynajmniej dźwigamy na czysto, mając na myśli polski zespół, nie mamy takiej kasy, żeby aż tak mocno
żeby się w ogóle dopingować, tak? Bo doping to są też ogromne pieniądze, nie ma co ukrywać, bo były federacje, które nagle się pojawiały znikąd, super dźwigali i tam się później okazało, że to wszystko nieczyste. Twoim zdaniem ciężary teraz są czystsze w ogóle? No zdecydowanie i to widać chociażby po samych wynikach, chociaż generalnie w wywiadach, jeżeli udzielam jakiejkolwiek odpowiedzi na temat dopingu, no to powtarzam to wielokrotnie, tak, że przede wszystkim jest to zaprzeczenie zdrowia, tak, własnego i rywalizacji fair play. A jeżeli chodzi o pieniądze, jakie grają rolę już potem, no to w gruncie rzeczy chodziło mi o to, że tam padło kiedyś pytanie, że jeżeli by zgodzić się na doping, tak, no to ja powiedziałam, że to już by była kwestia tego, że wygrywa ten, kto po prostu ma większą technologię i więcej jest w stanie wyłożyć jakby finansowo na to, więc to mija się w ogóle z jakimkolwiek celem i istnienia idei i zdrowia sportu, więc jak najbardziej jestem przeciwna tego typu rzeczom. No ale jeżeli chodzi o samą dyscyplinę, to się wszystko oczyściło już w 2017 roku. Na Mistrzostwach Świata byłam czwarta, przegrałam medal tylko o kilo, więc były zawieszone, nie pamiętam już ile, ale chyba około 8 państw zawieszonych za doping. Więc to już nakreśliło poziom, jak my, rywalizując świadomie, fair play, sprawiedliwie podchodząc do całej złotej zasady sportu, jesteśmy w stanie po prostu też fajnie przeprowadzać i rozgrywać zawody na jednym poziomie i walczyć o te medale, niż gdzie rok później już wynik mój, ten sam w tej samej kategorii, dał mi 12 miejsce. No bo wróciły kraje gdzieś tam pozawieszane i już znowu wyniki były kosmiczne, ale to był tylko jedyne Mistrzostwa Świata, które znowu gdzieś tam pokazały, że te zawieszenie tych państw na 2 lata to było trochę jakby no czymś na chwilę, jakąś, nie wiem, zasłoną dymną, czymś, żeby coś tam udowodnić. Natomiast system kwalifikacji już indywidualnych i to, że my musimy wystartować w okresie 18 miesięcy w 6 startach, pokazać się, nie może być tak, że przygotowuje się zawodnik na jedne zawody, startuje, gdzieś tam drużyna łapie kwalifikacje i go wysyłają po jakimś tam czasie niekontrolowanym, więc te zawodniczki z tego kolosalnego poziomu nagle zaczęły się zniżać. To nie tak, że ja gdzieś tam zaczęłam przeskakiwać, bo ja robię swoje i tego się trzymam, a natomiast no, dla mnie to było wielkie zdziwienie, że tak naprawdę gdzieś tam z kontuzją borykam się, nie mogłam wyjść poza tą swoją normę wynikową, a mimo wszystko one gdzieś zaczęły zjeżdżać i tutaj pojawiła się dla mnie szansa i myśl taka, że muszę się naprawdę mocno zmobilizować i zbudować takie jednostki treningowe, żeby to dobrze zsynchronizować ze zdrowiem i pojawiła się taka iskierka nadziei, że rzeczywiście na igrzyskach w Tokio mogę być bardzo wysoko i myślę, że jeżeli te rankingi, według których klasyfikowaliśmy się na igrzyska, nie zmieniłyby się, czyli no, nagle przysłowiowo ktoś nie zacząłby super więcej dźwigać. Koksować. No nie chcę tego używać. Nie, no jasne, ja dopowiadam. No właśnie, to są też ciężkie słowa i póki się kogoś tam nie złapie, to nie ma co kogo oskarżać. Natomiast no, gdzieś tam zawsze te jakby różnice w wynikach dają do myślenia. No to mówię, no to ten wynik byłby dobrą prognozą przed igrzyskami. Myślę, że na pewno pierwsze 2 miejsca, jeżeli chodzi o walkę o medale, byłyby raczej niezagrożone, bo tam Azja mocna jest. Natomiast myślę, że walka o brązowy medal z rekordami życiowymi, jeżeli chodzi o moją osobę, no to no, mogłaby być nawet realna, choć to mówię, choć to już jest takie dosyć marzenie, ale patrząc przez ostatni rok, to ten poziom naprawdę zaczął być bardzo równy i gdzieś mogłabym się włączyć o te najwyższe cele. Ja myślę, że marzenia trzeba mieć, bo sport to właśnie marzenia, bo igrzyska są zbudowane właśnie z takiej drogi do marzeń, do realizacji marzeń. Wiemy, że no chyba też pod igrzyska podjęłaś wiele trudnych decyzji tak naprawdę, bo zmieniłaś klub na Budowlanych Opole, bardzo dobrze zorganizowany, jeden z najlepiej zorganizowanych klubów w Polsce. Powiedz, jak w ogóle to przejście do właśnie do Opola,
na Ciebie podziałało, czy rzeczywiście, bo widziałem też Twój wywiad taki dla telewizji TVP Gorzów Wielkopolski, tam dla oddziału regionalnego, mówisz, że podjęłaś taką decyzję z ciężkim sercem, wyprowadziłaś się z Zielonej Góry, jak rozumiem, albo nie wiem, czy dojeżdżasz do Opola na treningi, ale to może być trochę trudne. Jak to wygląda właśnie, jak ten pobyt w Opolu i czy rzeczywiście tam spełniło się to, co chciałaś, czyli żeby być w klubie dobrze zorganizowanym? No to też taki głęboki temat, jeżeli chodzi o decyzję o zmianie przejścia z mojego macierzystego klubu do Opola. Natomiast Opole bezwzględnie jest najlepszą moją decyzją, jeżeli chodzi o zmianę klubu i to mnie dodatkowo zmobilizowało, zmotywowało. Wiedziałam, że przychodzę do klubu z mocną kartą historyczną, jeżeli chodzi o sztangistów i sukcesy sportowe, więc tutaj też swoją osobą nie chciałam zawieść trenera ani klubu i jak najlepiej reprezentować ich. Cieszę się, że zdobyłam ten złoty medal właśnie już dla Opola i jestem bardzo wdzięczna za wszelką pomoc i naprawdę jeżeli chodzi o klub, o miasto i w ogóle wsparcie, to jest to bardzo na wysoko profesjonalnym poziomie i niezaprzeczalnym, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zawodostwo, tak? Bo ja teraz nie muszę się martwić o nic, skupiam się tylko i wyłącznie na treningu. No i właśnie, to bardzo ważne. Tak, mam pełne wsparcie trenera i tutaj jestem za to bardzo wdzięczna. Opole to w ogóle wspaniałe miasto, pracowałem tam wiele lat w ośrodku regionalnym TVP, więc wiem, co mówię, jest Festiwal Opolski, ale nie tylko. Opole to fajne też miejsce, bo nie jest to za duże miasto, można szybko wszystko załatwić. Ty się przeprowadziłaś z Zielonej Góry do Opola, czy jak to wygląda? No bo dojazdy chyba byłyby dosyć męczące, bo treningi codziennie pewnie są. Nie, ja nie dojeżdżam, bo to było... To nie, to dramat. Tak, natomiast ciężko powiedzieć, gdzie ja mieszkam, bo tak naprawdę... Najczęstsze moje miejsce to, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przemieszczania, to samochód, bo tak naprawdę kursuję między zgrupowaniami kadry narodowej, no tak. które są naprawdę obficie ulokowane w miesiącu, a Opolem gdzieś tam na weekend staram się zahaczyć o dom, więc tak naprawdę ta nasza łączka zgrupowań i przygotowań jest mocno zapięta i tutaj jestem dość często w Opolu, natomiast no najczęściej na zgrupowaniach kadry narodowej. Ale miałeś trochę okazję tam pozwiedzać, coś porobić też na luzie, czy raczej tylko ostro trenować? No na luzie to raczej tylko niedziela, jeżeli chodzi o pobyt w Opolu, ale miałam już okazję pozwiedzać, trochę gdzieś tam zobaczyć to Opole, rzeczywiście bardzo fajne miasto, bardzo przyjazne, ludzie niezmiennie, niesamowicie życzliwi, bardzo miło się tam przebywa i mówię to naprawdę szczerze, bez żadnych tam dodatkowych słodzeń czy czymś no podobnym. No pewnie. Więc tak, bardzo miło, ale natomiast brakuje mi tam czasu, żeby gdzieś tak sobie pożyć normalnie, bo tam mamy dwa treningi ciężkie prawie codziennie, więc no, nie ma tych sił tyle, ile by się chciało, żeby gdzieś tam skorzystać z tych walorów miasta lepiej. No ale no, też przeszłam w tym celu do tego klubu, więc jak jest niedziela, jest dzień wolny, to sobie gdzieś tam to korzystam turystycznie, zwiedzam, odpoczywam. No ale głównie praca i trening. Tak jest, fajne jezioro jest tam w Nysie i tak dalej, można coś porobić. Natomiast Asiu, powiedz mi, czy ty się czujesz twarzą polskich ciężarów? Bo zawsze Mariusz Jędra, mój serdeczny kolega, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, mówi w pierwszej kolejności Asia Łochowska, zobaczysz, trzymam kciuki. Ona zdobędzie medal, ona będzie ciągnąć naszą dyscyplinę. Rzeczywiście czujesz się taką twarzą i taką, powiedziałbym, numerem jeden w tej chwili? Nie, ja tego tak nie odbieram. Mhm. Wiem, że często jestem wymieniana, czy to przez prezesa, czy przez związek. To jest bardzo miłe, ja bardzo dziękuję i to doceniam również panu prezesowi za ogromne wsparcie przez to całe czterolecie. Ale jeżeli chodzi o bycie twarzą czy ikoną, to nie, bo ja no, mam takie usposobienie, nie inne. Mhm. Cieszę się, że ludzie doceniają te moje sukcesy i że ta praca została zauważona i sprawia mi to ogromną satysfakcję, tak? Że to też gdzieś jakby no, mogę się tym podzielić i ktoś to rozumie. To jest fajne uczucie, ale
Ale ja tak naprawdę robię to, co lubię. Staram się robić to jak najlepiej potrafię i no i chyba po prostu tyle, no, że to ma gdzieś tam większy oddźwięk, to jest sympatyczne, też na pewno powoduje większą presję, bo wtedy no na pewno. No nie chcę zawieść i nie oszukujmy się, gdzieś tam ten wzrok widzów czy osób interesujących się dyscypliną jest dużo większy, więc na pewno się z tym liczę i staram się jak najlepiej, natomiast mówię, no główny mój nurt i to mi pozwala tak naprawdę w tym wszystkim zachować dystans, to jest to, że robię to, co lubię, robię jak najlepiej i nawet jak mi nie idzie, to wiem, że oddaję całe serce, nikogo nie oszukuję, jest mi przykro, ale wiem, że dam z siebie wszystko, natomiast mówię, no te sukcesy, jeżeli mam się z kimś z tym podzielić i ktoś razem ze mną się cieszy, to bardzo dziękuję, jestem wdzięczna i naprawdę to doceniam. Jak ty w ogóle widzisz popularność ciężarów? Bo kiedyś sztanga, w ogóle polska sztanga to było nasze takie źródło medali, można powiedzieć, gdzieś na Igrzyskach Olimpijskich, na dużych imprezach. Potem troszeczkę to niestety się rozpadło. Tak to mogę powiedzieć, ciężary spadły gdzieś w ogóle poniżej pierwszej dziesiątki, jeżeli chodzi o zainteresowanie Polaków. Myślę, że spokojnie możemy, popadły w kryzys po prostu, mówiąc krótko. Jak ty widzisz teraz pozycję polskiej sztangi i w ogóle takie zainteresowanie i co twoim zdaniem można by poprawić jeszcze w funkcjonowaniu nie tylko związku, ale na przykład klubów, żeby sztanga wróciła no, na swoje miejsce, tak naprawdę, polska sztanga? Bo wydaje mi się, że przez sukcesy fantastycznych naszych sportowców, jak Agata Wróbel, jak Szymon Kołecki, no można wymieniać. Oczywiście nie mówię o tych sukcesach wielkich sprzed lat, ja wymieniłem tylko te sukcesy w miarę współczesne, no to polska sztanga była naprawdę wśród Polaków popularna i jeżeli były transmisje na przykład w Eurosporcie czy coś, to one się z dużych światowych imprez cieszyły dużą popularnością. Co można twoim zdaniem poprawić, co zrobić dla promocji polskich ciężarów można? No to taki dość szeroki temat, bo pomysłów może być wiele, a dużo zależy też jakby od osób, podejścia tych osób ogólnie do sportu, do jednostek treningowych i do celów, jakie sobie zakładamy. Jeżeli chodzi o promocję ciężarów, to myślę, że my jesteśmy w dobrym punkcie, bo gdzieś na pewno dużo pomógł CrossFit. Myślę, że to też nie jest jakąś nowością czy czymkolwiek takim, że odkryliśmy Amerykę, tylko w sensie, że nadał nowe znaczenie, że ludzie przełamali trochę swój stereotyp myślenia, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów, nie tylko swoje, ale także dzieci, że to jest zdrowe, że to uczy nas poprawnej techniki, że pomaga w życiu codziennym, wzmacnia mięśnie, organizm, tak? Więc tutaj przełamaliśmy pewny schemat i to CrossFit jakby przez to, że wszedł z tą swoją nową wizją treningu do Polski, to dużo pomógł i to jest na pewno znaczące i to się daje mocno odbierać w świecie sportu, nawet tutaj tym lokalnym, że gdzieś tam rodzice do tej pory, jak gdzieś jeździłam po szkołach, próbowałam zachęcić dzieci, żeby przyszły do naszej sekcji tutaj w Zielonej Górze, no to niechętne to było ze strony rodziców właśnie, bo same dzieci chętnie łapały ciężary, sztangę, pytały się, brały ulotki i tak dalej. Natomiast po jakimś czasie, gdy próbowałam gdzieś tam rozmawiać z WF-istami, jaki był oddźwięk i czy byli zainteresowani, no to jednoznacznie odpowiadali, że temat przepadł właśnie ze strony rodziców z powodu ich obaw i nawet nie próbowali gdzieś tam szukać odpowiedzi czy rozwiązań. Więc myślę, że tu trzeba by było znowu gdzieś tam działać właśnie, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci, młodzieży. Fajnie, że jest ten wielobój, on na pewno wdraża fajną zabawę wśród dzieci i no, też konkurencję jakąś, ale przede wszystkim zabawę i one gdzieś tam uczą się podnosić te ciężary technicznie, bawią się tym, no i też korzystają z innych form ruchu i my nawet prowadząc tutaj sekcję w Zielonej Górze trenerzy, no to te treningi już są dużą zabawą, dużą rozrywką dla nich, a dopiero za jakiś czas ten trening nabiera takiego specjalistycznego podłoża. I myślę, że to główną rzeczą to jest to, żeby zaszczepić radość i frajdę ze sportu,
a często też trenerzy niepotrzebnie już tą presję narzucają. No właśnie. No i potem dziecko tak naprawdę gubi się w tym, czy ono chce to robić, czy ono ma to robić, czy musi. Jak przegrywa, to się podłamuje i myślę, że tu gdzieś tam jest powód, że dużo, dużo dzieci utalentowanych rezygnuje. No a druga rzecz, sprawa rodziców. Trzecia rzecz, promocji, jeżeli chodzi o finansowanie klubów samych sportowych, bo to też zależy od danego regionu. Samorządu, tak? Można powiedzieć. Samorządu i chęci i tak dalej. No to jest temat bardzo, bardzo obfity i z każdej tak naprawdę gałęzi można inaczej na niego spojrzeć i no i gdzieś tam szukać tych rozwiązań. Ja na razie się tym tematem nie zajmuję, bo skupiam się na przygotowaniach i gdzieś staram się tych bodźców jakichś dodatkowych mieć mniej, żeby wypoczywać, odpoczywać i tym się zajmuję. Natomiast uważam, że ta promocja i podnoszenie ciężarów przez ostatnie 8 lat już naprawdę jest na wysokim poziomie. Zaczął to w sumie Szymon Kołecki też, który marketingowo podniósł polskie ciężary i gdzieś zaczęło być o nas więcej słychać niż do tej pory. No i tak to jest kontynuowane, myślę, po dzień dzisiejszy, że gdzieś jesteśmy rozpoznawani i nawet ja sama, mimo że nie jestem gdzieś tam sportowcem mocno popularnym, no to zdarza się, że ktoś mnie rozpoznaje i czasami nawet jestem w szoku, bo to nie są jakieś takie zachowania takie codzienne i systematyczne. No tak, ale mimo wszystko zawsze warto walczyć o tę rozpoznawalność, no bo wiadomo, najłatwiej jest powiedzieć tak, no muszą być wyniki na Igrzyskach Olimpijskich na przykład, żeby dana dyscyplina, powiedzmy, była bardziej popularna. Ale to też nie do końca tak, bo trzeba budować wizerunek najlepszych sportowców w danej dziedzinie już wcześniej, tak? To nie jest tak, że ten wizerunek nagle wystrzeli. Oczywiście są takie przypadki, ale jednak jeżeli jest to konsekwentnie budowane, no to jest dobrze. Powiedziałaś o budowlanych Opole i w ogóle o wsparciu Opola dla klubu i dla sekcji. A powiedz mi, na czym to polega właśnie, że jest ta dobra współpraca w Opolu, czego na przykład nie było, no bo zmieniłaś ten klub w Zielonej Górze. Jakie tutaj różnice widzisz przede wszystkim? Bo mówisz, że w Opolu możesz przede wszystkim skupić się na treningach i na tym, co najważniejsze tak naprawdę dla zawodniczki. No tutaj też, żeby to też źle nie zabrzmiało, bo w Zielonej Górze naprawdę, jeżeli chodzi o sam klub, trenerów, no to oni mnie wychowali i oni ukształtowali. Nie, no jasne. Oni jakby zapewnili mi wszystko, co byli w stanie, jeżeli chodzi o klub. Natomiast no tutaj polityka miasta, no też nie chcę, żeby to było odbierane w jakimkolwiek aspekcie żalu, pretensji. No po prostu miasto ma taką wizję sportu, jaką ma i ja tutaj nie mogłam już liczyć na cokolwiek innego, a w wieku gdzieś tam, no już tym starszym, no priorytety, cele życia się zmieniają i zaczęło mi gdzieś brakować tego bezpieczeństwa i poczucia podłoża, tego nawet chociażby no mentalnego wsparcia, że no nie chcę już, mówię, jakby rozwikłować tych problemów, które tutaj napotykałam. No ale też gdzieś tam już zaczynało brakować nawet finansów na jakieś tam podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o zapomnienie się i życie takie trybem śpię, trenuję, jem, śpię i tak dalej. Więc no zdecydowałam się, że chcę już walczyć o te igrzyska, to już postawię wszystko, że ja nie chcę się martwić, nie chcę gdybać, co mogę, na co mnie stać, a na co nie. No i też pod względem treningowym tutaj potrzebowałam nowych wyzwań i stąd zmiana na Opole. No, jest to najlepszy klub w Polsce z, tak jak mówiłam, bogatą kartą historyczną i też tutaj trener Szewczyk, no nieporównywalna mocna postać i szkoleniowiec, więc tutaj taki świeży powiew i zabezpieczenie i wsparcie i też coś takiego, że to teraz o mnie się ktoś troszczy, a nie ja o wszystko i wszystkich i w tym jeszcze wykonywana ciężka praca i trening. No właśnie, czasami warto się skupić na tym, na czym przede wszystkim musimy się skupić, a nie na wszystkim wokół, bo wtedy tracimy to, co jest najważniejsze i to się nazywa właśnie dobra organizacja. Myślę, że wielu widzów może nie wiedzieć, że ty miałeś bardzo dobre przygotowanie do ciężarów, taką ogólnorozwojówkę, bo próbowałeś skoku o tyczce, o ile dobrze się zorientowałem, także gimnastyczne podłoże. Także no nie było tak, że byłaś skazana na ciężary, to był raczej twój wybór. No generalnie skok o tyczce to był taki
skok z akrobatyki na ciężary, bo... A, akrobatyka, tak. Dlatego. Akrobatykę sportową zaczęłam trenować w wieku 6-7 lat, przez kolejnych 6-7. Mówię 6-7, bo już nie pamiętam, jak to rocznikowo było, czy miałam 6 czy 7 lat, no nieważne. Potem chciałam tak naprawdę biegać przez płotki, ale trafiłam na tyczkę jakoś tak do tego trenera i tak zostało. A chociaż bardzo też mi się to spodobało, to też były wysokie loty. Natomiast trochę moja jakby sylwetka i możliwości, jeżeli chodzi o skok o tyczce, były skromne, więc tutaj na pewno bym gdzieś się nie odnalazła, jeżeli chodzi o jakieś większe sukcesy. No ale też jakoś tak się sytuacja zdeklarowała, że po roku trafiłam na siłownię za namową moich dwóch braci i no i to miała być zabawa tak naprawdę, a zmieniło się w wielką pasję i już 16 lat podnoszę ciężary. To jest taka walka też z samym sobą, jeżeli się podchodzi do takiego ogromnego ciężaru. Wydaje mi się, że to jest walka za każdym razem. To jest takie, szczególnie jeżeli mówimy o tak dużych ciężarach i tak dużych jakby wyzwaniach, prawda, na zawodach. Dochodzi ambicja, że dorzucę może pół, może kilogram i będę mocniejsza od swojej rywalki. Jak duży to jest stres tak naprawdę? Bo wychodzisz na to podium, wychodzisz na podest i w tym momencie jest po prostu, nie wiem, kamery, tak, dziesiątki tysięcy jakby widzów, setki tysięcy czasami, albo i miliony przed telewizorami. No i trzeba ten ciężar podnieść. To stres musi być olbrzymi tak naprawdę, bo to całe przez czas się skoncentrować, żeby akurat w tym momencie podnieść troszkę więcej niż na przykład normalnie można. No na pewno ten stres jest, tylko że to wszystko jest bardziej, jeżeli chodzi o te emocje takie nerwowe, odczuwalne z zewnątrz, z tego, że ktoś to widzi z boku. Ja natomiast będąc na zawodach nie jestem oazą spokoju, chociaż staram się zachować tą zimną krew i skupić na działaniu. No i chyba tak do tego podchodzę. Ja nie myślę wtedy, co to mi da i cała analiza z tyłu głowy. Tylko staram się podejść do tego na spokojnie, jak na treningu, wykonać podejście jak najlepiej technicznie i przede wszystkim wierzyć, że jestem w stanie to zrobić. No i generalnie no, inaczej bym nie dźwigała, jeżeli bym gdzieś jakoś w innym schemacie myślenia szła. Natomiast no, ten stres jest, ale to ciężko tak opisać, że to jest coś na zasadzie paniki, czy jakiegoś chaosu. To bardziej jest kwestia mobilizacji i gotowości do działania. Ja wiem, po co tam jestem, wiem, jak mam to podnieść. Muszę to zrobić po prostu jak najbardziej precyzyjnie, żeby jak najmniej się namęczyć i na tym się skupiam i wtedy już łapiąc sztangę, tak naprawdę wchodząc też na ten pomost, już dookoła nic nie widzę, jestem tak skupiona i zmotywowana, że czasami nawet nie wiem, jaki to jest ciężar, czy już nawet nie zakładam, czy to dużo, czy mało. Po prostu jestem tak skupiona na tym, co ja mam wykonać, że po prostu to robię. No tak. Ja oglądałem sporo relacji telewizyjnych, czy to z Mistrzostw Świata, czy na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście najbardziej ciężarów, najbardziej i oczywiście emocjonujące były te konkursy z udziałem Polaków czy Polek, ale to, jak zawodnicy się zachowują po podniesieniu ciężaru, to jest też niesamowite. Niektórzy skaczą, niektórzy krzyczą, niektórzy właśnie nawet podnosząc ten ciężar, to coś tam, jakieś zaklęcia odprawiają, jakieś takie inne rzeczy. No to jest niesamowite, także oni chyba zrzucają z siebie taką presję, a jak już podniosą, to często skaczą do góry na przykład, że się udało i widać taką walkę z samym sobą, można powiedzieć. No tak, no to generalnie jest taki, nie chciałabym złego słowa użyć, nie napięcie, tylko no właśnie coś na zasadzie mobilizacji. Jest tak naprawdę, no w głowie, no to też nie mówię, że tak zawsze jest, bo bywały różne zawody, gdzie gdzieś te niepotrzebne myśli się plątały, jakieś chwile zwątpienia czy zdenerwowania, że coś tam spadło, że tak, nie tak się człowiek tam ułożył w głowie to wszystko, czy no, cokolwiek innego, bo tych startów było dużo i ciężko to jakby tak wsadzić do jednego worka, ale
Na pewno każdy ma swój sposób bycia na tym pomoście i startu. Ja staram się, żeby to nie odbiegało jakby od mojej natury i tego, co w danej chwili czuję. Czasami czuję, że muszę podejść bardziej agresywnie, czasami zachować spokój i gdzieś nawet przed startem nie słucham muzyki pobudzającej, czy tylko bardziej coś uspokajającego. Gdzie, o, to ciekawe. Ktoś inny by się śmiał z tego, bo kurczę, no jak przed wysiłkiem słuchać... To jakieś AC/DC, czy bym sobie puścił coś takiego, no żeby właśnie, coś podnieść. Tak, ale mówię, no to musi jakby synchronizować się z własnym usposobieniem. Nie, no jasne. Mi raczej daje kopa swój naturalny rytm, spokój. Ja nie krzyczę, nie jestem z tych zawodników i taka jest też jakby no, moja natura i tego się trzymam. Aczkolwiek mówię, no, każdy start troszkę rządzi się swoimi prawami, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, skontrolować i też nie chcę nigdy tego robić, bo wtedy to by mogło spowodować frustrację, bo nie jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że możemy nad wszystkim trzymać się przysławiową rękę, a trzeba po prostu wtedy być elastycznym i dostosować się do warunków, do tego, czy ktoś powie coś nie tak, ktoś zareaguje coś nie tak. Jest trochę takie klapki swoje na oczy i okulary, przez które samemu chce się widzieć ten start i siebie na pomoście. A powiedz, korzystasz z pomocy psychologa sportowego czasami przed ważnymi startami, czy nie? Jak to wygląda? No, generalnie moje próby podjęcia współpracy z psychologami sportowymi no, nie zaliczam do udanych. Z wielu tak naprawdę względów. Być może po prostu też nie trafiłam pod dobre skrzydła i ta praca nigdy nie przyniosła jakiegoś efektu, a wręcz przeciwnie. Tak? No szkoda, no mówię, no też byłam otwarta i chętna, ale no, nie zaspokoiło to moich potrzeb, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podejście i tak naprawdę chyba sobie sama najlepiej poradziłam, jeżeli zaakceptowałam własne gdzieś tam potrzeby i tak naprawdę chyba no coś, z czym tak naprawdę ja muszę się uporać. Wiem, że gdzieś to jest mój problem, no i kwestia takiej wysokiej samoświadomości. No i to chyba mi najbardziej pomogło, że tak naprawdę wyrzuciłam cały bagaż presji, oczekiwań i roszczeń i innych i tak naprawdę zaczęłam znowu się cieszyć z tego, co mogę i to chyba przyniosło tak naprawdę najlepszy efekt, jeżeli chodzi o te 3 złote medale, bo moja praca i zaangażowanie było tak samo na wysokim poziomie jak do tej pory, a mimo wszystko nagle zaczęłam coś robić niesamowitego, co do tej pory było gdzieś jakby stłumione i nie mogłam tego z siebie wydobyć, a po czasie mi się to udało. No ja zmieniłam też mocno swoje myślenie i chyba taki priorytet, ale to musiałam ja sama gdzieś wewnętrznie to odkopać, bo z zewnątrz oczekiwałam, że ktoś mi w tym pomoże, tak naprawdę drogą byłam ja sama i tutaj, no szkoda, że wcześniej to się ze mną nie zadziało, ale dobrze, że po jakimś czasie dorosłam do tego i gdzieś teraz trochę mi mimo wszystko łatwiej. Wiesz, każdy ma też swoją drogę, to nie jest tak, że wszyscy potrzebują akurat psychologa sportowego, jedni potrafią sami sobie z pewnymi rzeczami poradzić, inni nie. Także myślę, że nie ma jednej drogi. A patrząc na Twoje rezultaty, to droga, którą obrałaś, okazała się właściwa, bo to tak naprawdę weryfikuje wszystko, prawda? Można korzystać z 70 psychologów sportowych, ale jeżeli nie ma wyników, nie ma rezultatów, to znaczy, że ta droga nie była jakaś super. Czy tam za tobą wiszą jakieś medale, czy mi się wydaje? Nie. Tak, to właśnie tak? Te 3 złote. A, te 3 złote. A możemy pokazać ewentualnie do naszej kamery jeden? Tak będzie widać, ale może... A, pięknie. Właśnie to są, drodzy internauci YouTube'owicze, 3 złote medale Asi. Super. Bardzo fajnie widać. Dziękujemy. Także mamy na zbliżeniu 3 złote medale Mistrzostw Europy. Mamy nadzieję, wierzymy bardzo w to, że to będzie co najmniej brązowy medal w Tokio 2020-2021. Asiu, ty też rozwalasz pewien stereotyp, że kobieta nie może uprawiać podnoszenia ciężarów. Mówisz też o tym wielokrotnie, że jakby walczysz też z tymi stereotypami, że to nie jest tak, że to jest niezdrowa dyscyplina dla kobiety. No czy walczę? No przede wszystkim staram się być sobą i gdzieś no przekonywać też przede wszystkim innych do tego, że to wcale nie jest niezdrowe, że to wcale nie niszczy kręgosłupa kolan i przy zachowaniu odpowiedniej techniki naprawdę jesteśmy w stanie
przez podnoszenie ciężarów zyskać dobrą sylwetkę i silne ciało. No ale to mówię, to też jakby na zasadzie amatorskim, bo to wyczynowe zawsze trochę niesie większe ryzyko i tutaj trzeba się gdzieś z tym liczyć, ale mówię, no przede wszystkim tutaj kluczem jest technika i dlatego warto zawsze o nią dbać najbardziej. No ale jeżeli chodzi o taki stereotyp, to myślę, że no on skądś powstał i jakby myślenie takie było nie inne i wcale się nie dziwię, bo ja zaczynając podnosić ciężary też się bałam, że będę tak wyglądać, wielka baba, bez jakiegoś takiego kunsztu kobiecości, gracji, a zależało mi na tym, bo ja byłam akrobatką i generalnie gdzieś czułam potrzebę też jakby takiej filigranowej sylwetki. No ale tu są też kategorie wagowe i każda ma jakieś tam jakieś takie swoje predyspozycje. Natomiast myślę, że kobiety na świecie już też są inaczej odbierane i w ogóle wyraz kobiecości w ciężarach nadaje pewnego wdzięku i gracji i też nasz styl dźwigania jest, myślę, trochę odmienny niż od panów i tutaj też można inaczej spojrzeć właśnie na tą dyscyplinę ciężką, gdzie podnosimy kilogramy do góry nad głowę i ten ciężar nas nie gniecie, nie niszczy, a wręcz przeciwnie, jest to wykonywane coś na zasadzie stylu, piruetu, techniki, więc przez ten pryzmat. Natomiast no mówię, gdyby to było takie proste stać się wielką babą przez podnoszenie ciężarów, to po 16 latach raczej bym się nie mieściła w rzeczy. No raczej byś tak nie wyglądała jak teraz. No raczej też tak bym nie wyglądała, a też pewnie łatwiej mi by było dźwigać większe ciężary, a po okresie gdzieś tam choroby czy roztrenowania pewnie ta masa mięśniowa by tak szybko nie leciała, no a niestety to wszystko trzeba cały czas systematycznie dbać, podtrzymywać i walczyć cały czas o tą sylwetkę, o tą moc, siłę i sukcesy. Nie, no myślę, że jeżeli chodzi o Tokio, to jeżeli chodzi o żeńską reprezentację, to będziemy mieli jedną z najładniejszych tak naprawdę. Mamy fantastyczne sportsmenki i myślę, że w kategorii, jeżeli chodzi o piękno naszych sportsmenek, to byśmy zajęli co najmniej trzecie albo drugie, albo i może i pierwsze miejsce, także to będziemy spokojni. Wracając jeszcze, zawsze mnie ciekawiło, dlaczego ta Azja jest taka mocna w podnoszeniu ciężarów. Z czego to wynika? Wiadomo, doping zostawmy, ale Chińczycy, tak? Uzbecy, no cały ten były blok Związku Radzieckiego, no niesamowite tam wyniki osiągają, Kazachowie. Z czego to wynika, jak myślisz? To są te, no tradycje na pewno, ale oni w jakiś sposób, nie wiem, mają genetyczne usposobienie, bo Chińczycy to, pamiętam na Mistrzostwach Świata we Wrocławiu, no to robili wielką furorę. No tak, i to jest ciekawa zagadka i sama jestem ciekawa, natomiast no, odpowiedzi nie znam i jedyne co mogę, no to przepraszam, ale mi tu telefon szwankuje. Spoko. Jedyne co mogę tak naprawdę powiedzieć od siebie, no to jakieś tam własne spostrzeżenia, no to na pewno, że zaczynają bardzo wcześnie, od najmłodszych lat. Szkolą właśnie maksymalnie tą technikę i precyzję ruchu, tak? Więc tu już jest wielki tak naprawdę zaleta ich przygotowań. Jeżeli chodzi o Azjatki, to wiem, że wiele z nich właśnie było po akrobatyce, po gimnastyce i ta koordynacja ruchowa jest na naprawdę wysokim poziomie. To też, jeżeli chodzi o moją osobę, bardzo ułatwiło mi naukę techniki i czucie sztangi, jeżeli chodzi o ciężary. No i też myślę, że tutaj być może jakaś szkoła ich indywidualna, no ja nie znam jakby ich metod, gdzieś połowicznie przypatruje się temu i ktoś gdzieś jakby powie o systemie szkolenia w Chinach, czy w Rosji, czy gdziekolwiek indziej, ale to wszystko jest gdzieś tam liźnięte, to nie jest taki temat od podstaw i fajnie by było się gdzieś to tam bardziej w to wgłębić. Natomiast tutaj też chyba ważnym aspektem jest to, że współpracują pewnie z zaufanym jednym trenerem. Nie są gdzieś tam manewrowani, chociaż nie wiem tego, ale tak podejrzewam. No, dobrym przykładem tutaj będzie na pewno Rebeka Kocha z Łotwy, gdzie od najmłodszych lat jakby pracuje z jednym trenerem, mają niesamowite zaufanie do siebie i ta ich praca jest też widać, że trener w nią wierzy, i jakby nie zależało mu na tym, żeby ona dźwigała wielkie ciężary za juniorki, żeby ją gdzieś tam wymęczyć, 10 tysięcy, żeby miała operacji, bo teraz trzeba mieć sukces, tylko
mocna wizja w przyszłość, krok po kroku pełne zaufanie i to też fajnie teraz odzwierciedla właśnie jej efekty i tego możemy pozazdrościć, bo u nas w myśli polskiej szkoleniowej chyba tego brakuje, bo jest gdzieś za dużo tych wyłamań i dążenia do sukcesu teraz i tu, a nie patrzenia gdzieś, jak to może się przełożyć w przyszłości, czy że ten junior, zawodnik ma dotrwać na arenę seniorską z większym jeszcze wynikiem i potencjałem. No to są takie odrębne tematy i też mówię, tutaj można by było to przeanalizować dużo mocniej. No tak, w ogóle to jest ciekawe, bo Zygmunt Smalcerz, jeden z naszych najlepszych trenerów, można powiedzieć, w historii, fantastyczna postać polskich ciężarów, objął kadrę norweską i w ogóle, tak jak się zawsze mówi, zachodnia myśl szkolenia, tak? Czy to w piłce nożnej, raczej wszyscy się wzorują na zachodniej Europie. Tak fajnie on w jednym z wywiadów powiedział, że jak przyjechał do tej Norwegii, to są takie sale do podnoszenia ciężarów i takie metody treningowe jak w Polsce w latach 60. Także to trochę mnie rozbawiło, że nie we wszystkich dyscyplinach sportu jakby jest to samo, tak? Czyli można powiedzieć, że różnią się, powiedziałbym, te historie w zależności od tego, co uprawiamy. Czyli w podnoszeniu ciężarów lepsza myśl szkoleniowa jest na wschodzie, z tego wynika, niż na zachodzie. Także to jest też taka ciekawostka. No, to jest też taka rozbieżność jakby danego kraju, państwa, jeżeli chodzi o dyscypliny. No, ciężko to porównywać wszystko. Też nie mówię, że u nas jest jakby tam bardzo źle, natomiast na pewno potrzeba takiego zdrowego podejścia, myślę, jak wszędzie, i porozumienia, i współpracy na zasadzie szkolenia dzieci i młodzieży i od tego zaczynać i jakby dbać o przyszłość, nie niszcząc tak naprawdę tego zawodnika ani psychicznie, ani fizycznie, bo on jest produktem, towarem, który musi teraz zaspokoić moje potrzeby jako trenera, jako klubu, jako działacza. To są tak naprawdę ciężkie tematy i ja przeszłam przez parę takich osób, które tak naprawdę nie liczyły się ze mną jako z zawodniczką, tylko z tym, co dzięki mnie mogą osiągnąć bądź zyskać, nie słuchając gdzieś tam moich sugestii czy potrzeb, czy tego, że na przykład teraz mi nie idzie, ale ja potrzebuję, żeby ktoś zobaczył, że ja odpalę, że ja odskoczę, tak, że jestem w stanie coś jeszcze zrobić, tylko większość jest taka, że jednak gdzieś tam przekreśli człowieka i jakieś tam wszystkie wartości z tym związane. No ale to, czy taki jest świat, czy taki być powinien sport, to są też już pytania na inną dziedzinę. Tak, oczywiście. Asiu, czego Ci życzyć pod koniec naszej rozmowy? Myślę, że bardzo chętnie odwiedzimy Cię podczas przygotowań, pojedziemy do Opola, pokażemy trochę może, jak już tylko będzie można, bo już też mam trochę dosyć tych rozmów tylko na Skype'ie, bo vlog cioną po oczach, blok jeździ po prostu i pokazuje ciekawe rzeczy na co dzień. Teraz zostaliśmy trochę od tego odcięci, ale czego Ci życzyć? Przede wszystkim i opowiedz może o najbliższych planach. Wiemy, że ty z tymi startami może być trudno, ale gdzie będziecie można obejrzeć, czy coś już wiesz może, że w perspektywie 6-8 miesięcy coś się zadzieje? No tak naprawdę przełożyli na Mistrzostwa Europy na listopad, początek listopada. Mam nadzieję, że się już odbędą, że to wszystko jakoś się już unormuje, uspokoi i do tego będziemy się szykować już od czerwca, jeżeli chodzi o przygotowania kadrowe. No natomiast ciężko coś dalej powiedzieć, jeżeli chodzi o zawody krajowe, to wszystko jakby jest jeszcze świeże i nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, oby już w lepszą. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć. Na pewno swoje przygotowania kontynuuję, cały czas jestem gdzieś tam w treningu, w tym lżejszym, no bo teraz na to jest czas i skupiam się gdzieś tam na tych ćwiczeniach, które mogę wykonać przy zachowaniu gdzieś tam podstawowych cech siłowych, motorycznych. No a jeżeli chodzi o zawody, no to takie najbliższe z oficjalnych informacji to właśnie Mistrzostwa Europy na początku listopada. My życzymy Ci tam kolejnego medalu, to będzie już czwarty z rzędu chyba. To żeby? No tak by czwarty, piąty, jeżeli bym zdobyła medal. Piąty, aha, sorry, trzy, no okej, okay, piąty. Ja miałam 3 złote, a przed złotym pierwszym jeszcze brązowy.